To se kończują Richard o Valley of Plenty, o Valley of Plenty. O. Cześć, witam się z Wami w nowym filmie. I jak widzicie po tytule, będzie to kolejny makijaż inspirowany, chociaż tym razem odbiegam trochę od mojego pomysłu na tą serię, czyli od tego, że są to makijaże raczej ikon. I tym razem upodobnię się trochę do Yennefer z serialu Netflixa, czyli z Wiedźmina. Jak wiecie, bądź nie, ale ten, kto się tym interesuje, to na pewno wie, że już serial wyszedł, jest do obejrzenia. Mi się serial bardzo podobał. Mam oczywiście jakieś tam swoje zastrzeżenia, ale to myślę, że jak każdy ma jakąś tam swoją wizję na dany temat, a w szczególności wielcy fani książek myślę, że mają swoje wizje. Cieszę się, że coś polskiego wreszcie wyszło na taką skalę. Powiem Wam, że nawet marzyłam o tym, żeby ktoś wreszcie to zrobił jakoś tak fajnie, porządnie, zwłaszcza, że gry są dużym hitem. Ja się już przygotowałam w taki sposób, że założyłam coś czarnego, ponieważ Yennefer w większości odcinków jest ubrana ciemno. Nie miałam nic takiego bardzo zbliżonego, ale czarny sweterek jest, loki są, tylko grzywka przeszkadza, ale to pozbędziemy się jej w ten oto sposób. Myślę, że tak już jest lepiej. I zaczynamy! Spodobał mi się bardzo makijaż, w którym Yennefer ma taką ciemnozieloną powiekę. I co ciekawe, w tym makijażu jest to tylko na tej powiece kolor, a dolna powieka jest zupełnie pusta i cała reszta makijażu też jest, wygląda tak, jakby go tam nie było. Jak zobaczyłam ten makijaż, to od razu pomyślałam o paletce retro i kolorze, który w niej nazywa się Elizabeth. To jest taki właśnie ciemnozielony. I właśnie tego koloru będziemy dzisiaj używać. Potraktujcie ten film jako taka inspiracja makijażowa. Ja nie jestem makijażystką, więc na pewno nie wyjdzie mi to idealnie, mówię z góry. Ale postaram się zrobić coś w rodzaju takiego tutoriala. Może ktoś chciałby skorzystać, na przykład wykorzystując to do przebrania na Yennefer, albo jako makijaż sylwestrowy, bo to będzie coś w tym stylu. Można wtedy dodać sobie tą dolną powiekę, bo myślę, że tak to by wyglądało specyficznie. I ja zacznę sobie od nałożenia korektora w te miejsca, żeby wyrównać sobie tutaj kolor i zrobić coś w rodzaju bazy, podcienie. To nakładam tutaj korektor. Dla wygody założę sobie opaskę, żeby mi grzywka nie przeszkadzała. Nałożyłam ten korektor, a zapomniałam, że powinnam zacząć od brwi, tak będzie łatwiej, więc w tej chwili je przeczesuję sobie tutaj do góry. Biorę sobie taką kredkę, którą umieściłam w słoiczku, ponieważ ona mi się rozkruszyła. Może Was to zdziwi, ale ja w ogóle zapuszczam brwi i tu mam taki nieciekawy fragment, gdzie nie chce mi coś odrosnąć i się troszkę z tym męczę. Teraz przy grzywce jeszcze to się wygina w drugą stronę i opada i muszę sobie kupić jakiś porządny, mocno utrwalający żel do brwi. Szukam bezbarwnego, bo nie lubię tych koloryzujących, nie potrzebuję nic kolorowego. A zapuszczam brwi dlatego, że są nierówne. Z tej strony po prostu coś je chyba zaczęłam źle wyrywać. Koniec końców one nie chciały się układać. Bo to nie jest takie proste zrobić równe, symetryczne brwi. Utrwalę teraz brwi żelem, również takim z Maybelline. Nie jestem z niego do końca zadowolona, bo on nie... Właściwie mi ich nie utrwala. Ja mam dosyć trudne brwi, długie te włoski. Teraz przejdziemy do makijażu oczu, a twarz zrobimy na końcu. Zabezpieczę sobie jakby tą strefę jasnym cieniem i nabieram trochę cienia z paletki Vibo I Choose What I Want.
o nazwie Sand. Kolejny cień, jaki sięgam, to będzie to cień z paletki Vibo Secret Eye. To jest taki bardzo neutralny brąz, lekko chłodny i on idzie tylko tutaj w moje załamanie, czyli nie na powiekę ruchomą, tylko wyżej. On ma mi służyć jako taki cień przejściowy, żeby to trochę naturalniej wyglądało. Tym razem paletka czekoladka I Love Makeup i tutaj stąd biorę sobie ten najciemniejszy brąz. Potrzebuję pędzla nadmiar, bo chciałabym to zrobić na początek delikatnie. Ten kolor też będzie taką moją ciemniejszą bazą pod zieleń. I też staram się nie wyjść z tym cieniem za daleko. No i już mi taki mniej więcej kształt wyszedł, do jakiego chcę dążyć. To samo na drugim oku. Brąz nałożony, wracam jeszcze do cienia beżowego. Teraz jeszcze jak uzyskać tutaj odpowiedni ten kształt. Tam, gdzie się kończy ten ciemny kolor, nie może być za nisko, żeby nasza powieka, nasze oko nie wyglądało smutno. Pędzlem łączymy sobie linię od kącika naszego oka, tam gdzie kończy się nasza brew. Więc tutaj sobie też oczyszczę tą strefę, bo wiem, że tutaj będzie moja linia. Przy tym makijażu można też zastosować taki trik z naklejeniem sobie jakiejś taśmy. Chyba są nawet takie specjalne rzeczy do makijażu, do wykonywania kresek. Także polecam się zainteresować, jeżeli byście chciały odtworzyć, czy chcieli odtworzyć taki makijaż. Ja sobie poradzę pędzelkiem. Co jeszcze jest ważne, kiedy robimy takie kreski, jaskółki wyciągamy, czy właśnie jak przy tym makijażu, istotne jest to, aby powiekę mieć neutralnie, czyli nie podnosimy brwi, nie mrużymy, tylko patrzymy w lusterko na wprost i wtedy najłatwiej jest nam znaleźć też tą linię, bo jeżeli podniesiemy brwi, to tutaj nam się wszystko unosi. Po opuszczeniu okazuje się, że skóra opada niżej i wtedy możemy właśnie uzyskać taki efekt gdzieś tam opadniętego oka na przykład, jeżeli na takiej podniesionej powiece robimy jakąś kreskę. Kolejnym etapem będzie nałożenie jakiegoś glittera pod brokaty. Jeżeli mamy taki cień jak ja, on jest właśnie lekko taki metaliczny, delikatnie i zauważyłam, że dobrze przykleja się na to. To jest też jakiś zamiennik NYX Glitter Primera z Kobo. To jest chyba nowość, tak mi się wydaje. Podobno jest właśnie zamiennikiem. Nie porównam Wam tych produktów, bo nie miałam NYX Glitter Primera do tej pory, ale ten się dobrze sprawdza. Wyłożyłam sobie trochę na rękę, teraz rozklepuję i nałożę go palcem na powiekę ruchomą. Najtrudniejsza rzecz, czyli cień zielony. Spróbuję go nałożyć pędzelkiem płaskim, takim o takim kształcie, jak mam nadzieję widać. Ten pędzelek daje mi możliwość nadania fajnego kształtu i wyrysowywania. Trudniej byłoby to zrobić palcem, zdecydowanie. Bardziej go też tak wklepuję. Ten zielony cień tak naprawdę traktuje trochę jak właśnie taką kreskę, wyciągniętą jaskółkę, ponieważ w ten sam sposób tutaj będzie się kończyć,
ale nakładam go tak naprawdę na właśnie całą powiekę ruchomą. Jest to bardzo specyficzny makijaż, ale zarazem ciekawy. Jak widać, podnoszę brwi, żeby było mi łatwiej nałożyć ten kolor na rozprostowanej powiece, ale zawsze ją opuszczam i patrzę, dokąd ten odcień już nałożyłam i gdzie powinnam poprawić. Patrzę na wprost w lusterko, rysuję sobie kreskę i przykładam pędzelek, aby wypełnić. Linia, która graniczy z brązem, chciałabym, aby była bardziej roztarta. Te kolory tutaj u góry w siebie jednak przechodziły. Najtrudniejszy krok za mną, czyli zieleń nałożona. Wziąłem taki zbity pędzel, odrobinkę tego ciemnego brązu nabieram. A teraz takim bardziej puchatym pędzelkiem, chociaż też jeszcze nie największym, wrócę sobie do jaśniejszego brązu z paletki Vibo. To już jest prawie skończony makijaż. Na dole nałożę tylko kredkę jasną, cielistą. Przy linii rzęs jeszcze położę czarną kredkę, aby sobie troszeczkę te rzęsy zagęścić. Wytuszuję rzęsy i za chwilę wracam. Teraz czas na makijaż twarzy i tutaj nie będę robiła nic skomplikowanego. Pod oczy pójdzie korektor. Właśnie w tym makijażu chodzi o to, że ta dolna powieka jest tak niesamowicie czysta, że tam praktycznie nic na niej nie ma. Na całą twarz pójdzie podkład z Annabelle Minerals. Czyli jest to taki podkład mineralny. On ma idealny kolor dla mojej cery zimą. Dodam odrobinę koloru, pomimo że nie dopatrzyłam się w serialu, aby coś tam aktorka miała na twarzy, typu bronzer czy róż. Ja użyję takiego różobronzera, nie wiem jak to określić. Tak naprawdę to jest cień do powiek. I również jest on z Vibo, z paletki I Choose All What I Want i on się nazywa Ash Rose i jest to taki cień podwójny, natomiast chodzi mi o ten taki różowo-brązowy odcień. On mi się świetnie sprawdza jako róż. On daje taki fajny kolor. Bardzo mi się ten kolor podoba. Nakładam na policzki. Ale aby on wyglądał bardziej naturalnie, to sobie go również troszeczkę daję na skronie oraz tu niżej, ale to dosłownie taką minimalną ilość. Trochę też na koniec nosa, brodę. A teraz wracam do pędzla od podkładu i rozcieram to. I zostały nam jeszcze usta. W serialu również mam wrażenie, że aktorka nie ma na ustach nic, bądź coś bardzo delikatnego, cielistego. Ja tutaj użyję coś, takie duo, które ostatnio uwielbiam. Zakupiłam sobie pomadkę z L'Oréal Paris. To jest jej kolor. Ostatnio bardzo podoba mi się ten odcień i często go używam. Na zmianę z tym lub razem w połączeniu i tym teraz też sobie to nałożę na górę, a jest to błyszczyk Butter Gloss z NYXa. Kupiłam na próbę ten z NYXa i jestem zachwycona. Tutaj jeszcze widzicie, jaki to jest odcień. Tak wygląda w całości makijaż. Mam nadzieję, że taka wersja makijażu inspirowanego również Wam się podoba.
Następne już będą raczej dotyczyć ikon. Myślę, że wrócę do tego. Tutaj wyjątkowo chciałam zrobić coś takiego, ponieważ kiedy zobaczyłam ten makijaż w serialu, on mnie bardzo zainspirował i że miałam taki odcień zieleni, zbliżony, to postanowiłam się troszeczkę tutaj pobawić. Potraktujcie to jako rozrywkę, bo dla mnie to też jest swego rodzaju rozrywka. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, za uwagę. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jak już wspomniałam, zapraszam Was do subskrybowania kanału, do zostawiania kciuków w górę, jeżeli Wam się podobało, oraz możecie klikać dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. To zakończę your witcher, o valley of plenty, o valley of plenty, o. To zakończę your witcher, o valley of plenty. Dajcie znać, czy macie już dość tej piosenki, czy lubicie.